niech pan tam zaczeka. Wie pan, jestem królem smoków, chcę mieć wielkie wejście i zrobić wrażenie. O, no tak, prawdziwy smoczy król będzie miał prawdziwego smoka. Przed takim królem wszyscy padną na kolana. Patrzcie na to i podziwiajcie! Rety, ale smoczysko! Fantastyczne! A czemu się pali? Co? O! Jedzie prosto na nas! O rety! Teraz to już pędzi prosto na stację! Sytuacji dzwonię po strażaka sama. Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Kto by się spodziewał? Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Przecież tam jest moja Bessy. Czy Bessy? Pożar ugaszony, kapitanie, a Bessy? Bessy cała i zdrowa. O, kamień spadł mi z serca. To ci dopiero numer. Wprawdzie nie zdążyłem na to całe wasze szkolenie, ale za to mogłem powalczyć z wielkim zielonym smokiem. Jak prawdziwy rycerz. O, niech mnie coś czuje, że Normanowi się tym razem mocno dostanie. Od sama? Nie. Nie od sama. Normanie Price! Nie wierzę, że o mały włos wysadziłbyś wóz kapitana, Nelly! Jeśli można się wtrącić, Bessy! Że o mało co nie wysadziłeś Bessy w powietrze! Ja przepraszam, naprawdę, ale ja niespecjalnie, przysięgam! Oczywiście, że to był wypadek, ale dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. Zapamiętaj to sobie i to na całe życie. Was jest trójka, a nas dwóch. A właśnie, że nie. Jest to równo 3-3. Bo przecież macie cudownego pingwina, prawda? Mamy pingwina. O matko, tak mi czasem wstyd, że jesteśmy spokrewnieni, Normanie Price. Mike, pośpiesz się trochę, zaraz zajdzie słońce. Dzieciaki nie dojrzą nawet czubka własnego nosa. A właśnie, że dojrzą! Ta-dam! Trząku, trząku, trząku! Trząku, trząku, trząku! Trząku, trząku, trząku! Trząku, trząku, trząku! Pięknie! I chyba skończyliśmy, kapitanie. Zostało nawet trochę piachu. Doskonale! Stare, dobre trząchu, trząchu, trząchu potrafi zdziałać prawdziwe Jestem cały! Szczęście, że jednak zostało trochę piachu. Trząchu, trząchu, Sam? Trząchu, trząchu, Eli! Koniec! Nie gram z tobą, słyszysz? Mam tego dosyć! Chcesz, to się baw ze swoim pingwinem! O, Pingi, nie słuchaj tego łobuza! Chodź, mały, pokażemy im! Norman! O nie, no nie! Broniłem cię, wiesz? Mówiłem im, że masz magiczne moce, a ty ciągle włazisz mi pod nogi i wychodzę na ciamajdę. Derek ma rację, do niczego się nie nadajesz. O, reflektor! Szybko, kochani!
zacznij schodzić z lodu! Ja nie umiem! No nic, to dzwonię do strażaka sama! Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku w towarzystwie pingwina. Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku. Z pingwinem. Z czym znowu? Szybko, bierzemy Jupitera. Rajda, to będzie, jak owce przeskoczą nad szalenie cenną zastawą stołową. Skaczcie, moje puchate owieczki! Owce zaatakowały miasto i sieją spore spustoszenie. Wygląda na to, że pędzą prosto na nas. O nie, a moje miasteczko? Trzeba działać szybko i utworzyć barykadę. Dobra, Eli, Arnold i Elvis przyprowadzą tu wszystkie pojazdy. Zablokujemy tę ulicę i tę ulicę i zapędzimy owce w kozi róg. Tak jest, robi się. Kochani, przebieramy się w odpowiednie stroje. Sytuacja opanowana. I całe szczęście, dzięki. O nie! Wracaj, ty łopusie jeden. A taki byłem dumny ze swoich warzywek. Mam cię, łasuchu. Nie denerwuj się, już prawie jestem. Mam cię. Dzięki za pomoc. Proszę, dwa bilety na premierę mojego najnowszego thrillera szpiegowskiego. Zobaczysz, będą tak arcygenialne numery, że padniesz. Bardzo ci dziękuję. Tylko żeby te wasze numery nie były zbyt niebezpieczne, zgoda? Oczywiście. Szybciej! Szybciej! O tak, to jest to! To się nazywa wyścig! I jak ci tam idzie? Wszystko kręcisz? Pewnie, że kręcę! James, twoja kolej! Będziesz teraz prosto w pudła! To jest ta scena, jak się tak arcygenialnie rozbija! O nie! Ja się boję! James, nie panikuj! Dzwonię po strażaka sama! To zdecydowanie najlepszy film z McCheenem. Nie gorzej prezentowałem się w młodości. A to nie James? Pędzi go kartem prosto na nabrzeże.
James Jones spędzi go kartem z pudełkiem na głowie prosto na nabrzeże. Właśnie to powiedziałem. Ratunku! Gdzie ja jestem? Trzymaj się, bracie! Jestem za tobą! Mam cię! Szybki, wujku, Sam! James, miałeś tylko wjechać w pudełka! Nie wiem, może sam powinienem robić te kaskaderskie triki? Zastanawiam się, czy te twoje triki nie są aby zbyt arcygenialne, wiesz? Jeszcze raz przepraszam, ale nic się nie bój, została nam już tylko ostatnia sera. Zero niebezpieczeństw, wszystko pójdzie gładko. Obiecuję! Dobrze, niech ci będzie. Powodzenia! Jack Bond! Super szpieg! Scena 57! Pojedynek w kryjówce wroga. Akcja! O, to pan, panie Pond. Od dawna na pana czekałam. Glowfingers, stara dobra przeciwniczka. O nie, to pułapka! Numer dwa, proszę związać mojego więźnia. I cięcie! Związać mojego dublera! Robienie filmów już mi się nie podoba. Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, poczuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Urodziny Sama. Joe, naprawdę świetna robota. Sam będzie zachwycony. Ale bomba wygląda jak prawdziwy Jupiter. Nieźle, ale jak to działa? Prosta sprawa. Wystarczy przesunąć dźwignię do przodu i jedzie. Uwaga! Sam się zbliża! Jeśli zobaczy swój prezent przed urodzinową niespodzianką, nie będzie żadnej niespodzianki! Cześć, cześć! Cześć, cześć! Witam wszystkich! Ja się cieszę się, bo dziś masz urodziny, juhu! Dzięki, też się bardzo cieszę, że mam urodziny, juhu! Ja też! Tak, o rany, tak się cieszę. I nie wiem, czy wiesz, ale Dilis szykuje ci ogromny tort! Ojej, serio? No to bardzo mi miło. No to ja wracam do remizy. Oj, tato, czemu ty zawsze musisz robić taki wstyd? Daj spokój, mała, i tak mnie kochasz. Chodźcie, zapraszam na herbatę. Dziewczynki, pilnujcie go jak oka w głowie. Jasne, nie ma sprawy. Słuchaj, ty się nic nie przejmuj, ja się wygadałem o torcie. Jak oczka w głowie, tak? Jak się pobawimy, to się nie zgubi. Co? Ojej, lepiej nie, bo jak się zepsuje. Dzień dobry, kapitanie. Może pomogę? Nie ma mowy. Dziś masz urodziny? Usiądź sobie wygodnie i odpocznij trochę. Dam sobie radę. Jestem kapitanem. Aha, jak pan sobie życzy. Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał. Arnold! Chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne, Sam. Zrozumiałam. Ściągnij
wygląda. Eli, podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem powolutku będziemy wyciągać konia. Arnold, spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie, poradzisz sobie. Cześć, jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu, wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na 4 koła. Dobra robota, kolego. Dzięki za drugą szansę. Naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje, mały, to był kiepski plan. Bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku! Naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej, Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. O nie, a co to ma w ogóle być? Czemu on musi być zawsze najlepszy? Cześć, mam na imię James i mam super mapę. Przyjacielu, zdaje się, że trzeba by tu kogoś jeszcze uspokoić. Bo ja się znam na mapach, za chwilę określę nasze położenie na podstawie ma... Słuchajcie, coraz silniej wieje! Sam, uważaj! Wspaniale! Jak się teraz przebijemy w góry? W taki wiatr nie ma co liczyć na helikopter. Dzwonię do remizy. Tylko Feniks jest nas w stanie uratować. Na pewno znajdą, spokojnie, niebawem będzie po wszystkim. Dalej, kochany. Dasz sobie radę. Tylko spokojnie. Tak, trzymaj! Saturn gotowy? Mam puszczać? Puszczaj, Elvis, ja ruszam w góry. Sam? Saturn wykrył źródło ciepła. 100 metrów od ciebie. Odbiór. Dzięki, przyjąłem. Patrzcie mu jak Sam! Elvis, odbiór! Mam nasze zguby! Zabieram ich do busa! Przyjąłem! Saturn świetnie się spisał!
bardzo przepraszam, bo mogłem sprawdzić pogodę. Czemu tego nie zrobiłem? Gotowość. Strażak Morris zgłasza gotowość. Olami w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Hej, świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej-ho, witajcie, kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Young Genius Strum 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe, daj mi tutaj pełną moc. A niech to, niech to, niech. O, masz to, Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Tato, możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Venus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, wprowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się. Zasilanie odłączone. Coś czuję, że Geniusz Strun 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu. Tak, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie co to strach.